Siemano, siemano, TV Mexicano i witamy w Kuala Lumpur w Grand Prix Malezji. Powiem wam szczerze, tak jak widzicie, jest to Q1 i powiem wam, że kurde, ten tor jest nieporównywalnie prostszy od toru, który był w Australii. Więc jak widać tutaj na ekranie na górze jest Q1, jestem pierwszy, więc nie spieszy mi się, bo zostało mi się jeszcze Q2 i Q3, które no spróbuję wam pokazać. To tyle, czekam na wyniki. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Q2 i teraz naprawdę jadę od razu, nie nagrywam skrótów wyścigu. Właściwie to Q2. Czy uda mi się zrobić to jednym okrążeniem? Okaże się, naprawdę, słuchajcie, nie będę nic garał, jak będę jechał te koło czasowe, bo nie jestem w stanie, muszę się naprawdę skupić. A więc zaczynamy. Czy poprawię? Chyba nie. Dajmy poszaleć innym, zobaczymy jakie inni czasy mają. Na razie jest tak. W
Q2, myślę, że wystarczy. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy w trzeciej sesji kwalifikacji. Czy będę miał po raz pierwszy pole position? Nie wiem, postaram się. Zaczniemy od szybkiego startu i zrobienia jednego lub dwóch kółek. Wolałem sobie ich po prostu puścić i mieć czyste pole. No to lecimy. Więc zróbmy to jeszcze szybciej, jak się uda. Myślę, że na chwilę starczy i wracamy do garażu. Jest sekundowa przewaga nad Weberem. Mam pole position, słuchajcie. Naprawdę nie zmieniałem żadnych ustawień.
Więc miejmy nadzieję, że się uda. Weber zrobił prawie o sekundę gorsze okrążenie ode mnie, ale najgorsze, słuchajcie, jest to, że w wyścigu będzie padać, a nienawidzę jeździć, gdy pada, więc zapraszam was po prostu na Grand Prix Malezji, jak tylko będę miał chwilę czasu, bo kwalifikacje robią się szybko i można je zapisywać, ale poczekajmy, aż skończy się czas. No jak widać, słuchajcie, zanosi się na to, że Meksykano będzie miał pole position w Grand Prix Malezji, ale kurde, tak jak wam mówię, w deszczu będzie to masakrycznie, także pierwsze moje pole position chyba będzie tak, słuchajcie, pole position jest moje, słuchajcie, niesamowita sytuacja, niesamowita. Zawsze znałem tor w Australii na pamięć, a tutaj okazuje się, że tor Kuala Lumpur w Malezji jest o wiele prostszy. Trzymajcie się i pozdrawiam. I również dziękuję za donejciki dzisiejsze oraz za live'a. Trzymajcie się.